Halo, halo, kłania się Stachu. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka przygody z grą Assassin's Creed Valhalla. Ostatnio zakończyliśmy w krypcie, w której ukrywał się król Burgred. Udało nam się do niego przebić. Po drodze oczywiście w miarę możliwości wyczyściliśmy sobie tutaj całe otoczenie, pozbieraliśmy co się tylko dało. A w tej chwili mamy za zadanie króla Burgreda pojmać, związać i zaprowadzić do naszego obozu. Także zapraszam do oglądania. Zapraszam też oczywiście do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza, będzie mi bardzo miło. Tak swoją drogą pojawiło się w ostatnich dniach kilka subskrypcji na kanale, za nie bardzo serdecznie dziękuję. To znaczy, że jakieś tam postępy są na kanale. Tym bardziej jest mi bardzo miło. Dobra, to tyle gadania, a teraz już gramy. Wiążemy naszego króla. I idziemy. A, myślałem, że będziemy klasycznie go prowadzili, a tutaj się okazuje, że króla na plecy. Teraz trzeba tu znaleźć wyjście, bo tutaj trochę było labiryntów. I chwilę mi zajęło, zanim się dostałem do środka, zanim się zorientowałem co i jak, zanim obszedłem wszystkie zakamarki. O, tu jeszcze coś. Patrzcie, kurde, jeszcze coś gdzieś zostały, jakieś papiery, jakieś rzeczy do odnalezienia. Tutaj już byliśmy, dobra. To już przeczytaliśmy. Zasadniczo nic się nie dzieje. Wszystko jest już odnalezione. Kurde, gdzie tutaj się teraz... Chyba nie tędy. Jasny gwint, z królem na plecach to jest... Zagadka, gdzie... Czy zagadka? Nie jest to specjalnie zagadka, tylko nie pamiętam, jak ja tutaj wszedłem. Plątanina korytarzy, jak to zwykle w kryptach bywa i w takich różnych podziemnych konstrukcjach, ale chyba tutaj. Dobra. Jest wyjście. Ola Boga, i teraz zobaczcie, kurna, 600 metrów z buta. Z królem na plecach. You think you've won? You haven't. Liar, Fritz. I sent him away with orders to destroy you. Quiet. The mess you're in, you don't know the half of it. Fakt jest, tutaj... You're a blight on this world. The whole lot of you. A rancid disease. You don't deserve Mercia. To the victor, the spoils, my lord. You must win Mercia to deserve her. Jest w tym trochę sensu, że Burgred wysłał Leofrita z jakimiś rozkazami, bo przecież znaleźliśmy jakiś papier, który właśnie mówił o tym, że gdzieś ktoś został wysłany po coś w jakimś celu. To się zrobiło ciemno, w sensie, że idzie noc, czy co? Co tam przed nami? Kto tam przed nami? Oj, tu trzeba to zrobić bardziej tak strategicznie. Czyli boczkiem. Nie będziemy się z nimi lali. Chociaż, kurde, może... No ja, jak się okaże, że ja nie mam innego wyjścia, tylko muszę się z nimi lać. Król jeszcze będzie mi wiał. Menda. Czekajcie, wiecie co? Rzucimy go na glebę. I spróbujemy... Spróbujemy się nimi zaopiekować. Chociaż nie, oni sobie pójdą w drugą stronę. To elegancko. Jeżeli tak, to... To luz, to nie ma co się bać. Myślałem, że oni będą szli przed nami cały czas i cały czas będą denerwować. Ale jak nie,
To można króla na plecy. Kurde, da się. Ale ja chcę konia. Da się? O. Aha. Get me off this thing. No i święty spokój. Teraz tak. Trzeba zobaczyć mapę. Bo jest myk taki. A, dobra, to jest tutaj, dobra. Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Tutaj pojedziemy sobie bokiem, bo tam widzę, jacyś następnie idą. Nie wiem, kto oni, ale nie ma co ryzykować. Kulturalnie bokiem. Oj, oj, oj. Coś tu się dzieje. To są chyba te posiłki. Kurżesz zapiał. Czy to tak się da? Sięgniemy tego? Nie sięgniemy tego. On jest za ścianą chyba, tak? Dobra. Tu już trwa bitwa. Diabli nadali. Dobra, chyba fabularnie będzie lepiej, jeżeli my się cofniemy do Kunia. Bo to chyba nic nie da, jeżeli ja tam się będę sam przebijał. No cichutko. Tak to wygląda, że ja muszę. Muszę, nie muszę, no muszę iść tam akurat w ten największy tłum. Dobra, zsiadamy z tego bydlaka. Chodź król, bo cię weźmie. No, rusz się. Jak worek ziemniaków. Tutaj był odgłos rogu. Pytanie, czy to odgłos rogu do szturmu, czy odgłos rogu właśnie, fanatyk. Fanatyk. Tego byśmy nie chcieli. Bardzo byśmy się nie chcieli z nim spotkać, bo nie mamy na tyle mocy, żeby z nim zawalczyć. Tu na razie wszystko wygląda dobrze. Pójdziemy sobie boczkiem. Pójdziemy sobie boczkiem. Oj, to kurde. Jeszcze mi to fanatyka brakowało. Księciu. Gleba na tych schodach. A my tu się zajmiemy jednak chyba tymi ludźmi. Bo tu bez tego to ani rusz. Bez tego ani rusz. Okej. Nawet się strzałę udało pozyskać. Tutaj jeszcze jacyś łucznicy. Tam się ten fanatyk tłucze, to niech on się tłucze. Tutaj jest jeden. Kurde, gdzie on teraz? No jest mordownia. Okej, tu się udało. Teraz nas tu chyba ściga. Właśnie. Redwald się obudził. I z nim jest... Dobra, udało się. Jednak się nie udało. No, zejdźmy z tego płotu.
Udało się, dobra. Rzuć oka na sytuację. Co tu się dzieje? Tu w ogóle coś widać konkretnego? Chyba nie. Fanatyk się chyba zabrał i gdzieś pojechał. Czy to on tam jest przed nami? Czy na mapie coś nam pokaże? Tak, to on jest przed nami. Dobra, to nie. To niech on sobie tam zostanie. Aha, tutaj jest amunicja. Tam jeszcze jacyś, kurde, następni się skradają. Fanatyk za nimi. Kurde, no niełatwo będzie. Idziemy w takim razie po króla. Okej, ale tu są strzały, są artykuły spożywcze, czyli przypuszczalnie będzie bijatyka. Podnosimy. I lecimy. Chwila spokoju. We need to go fast. Right behind you. Burgred, you old beauty. Ledwo cię poznałem. Dobra, czy... Put me down. Only way you go down is with a rope around your neck. I tam następny jakiś kurde as przestworzy. Następny jakiś kurde fanatyk, tak? Diabli nadali. Jak nie urok, to sraczka. Ale ten sobie pojechał. Dobra, nie ma tragedii. Co jest zmienia faktu, że jak nie fanatyk, to coś innego. Tu kurde trzeba będzie wrócić. Bo tu są jakieś bogactwa, jest punkt synchronizacji. Ale to jak się trochę wzmocnimy. Bo póki co za duże ryzyko. Albo jak w ogóle nie będziemy gdzieś poza misją. Skończymy zadanie, to będzie można... Nie, dobra, księciu na glebę. Księciu na glebę. Cichutko. Dam radę z łuku go dziachnąć. Damy radę. Jednego pana mniej. No, to najważniejsze. Cicho tam. Dobra, króla na plecy i jedziemy dalej. Tutaj gdzieś jakiś fanatyk się znowu skrada. Jedzie. Ten tam. A on chyba w bok. Tutaj jest jakiś znaczek 61 metrów. Nie wiem, co to ono jest. Dobra, fanatyk sobie pojechał. Pytanie, czy my możemy... Chodź, koniu. Będzie wygodniej, kurde, konno. I dosiądź. I w drogę. Tutaj trzeba troszeczkę... okrężną drogą, bo tam widziałem bokiem już. Oj, będą nas gonić! Tu ubywa nam siły. Znaczy, nam jak nam, ale koniowi ubywa siły. Dobra, tutaj nas gonią. Cały czas nas gonią, przyspieszamy. Z każdej strony coś, tak? Ale masakra. Look,
Dobra. Do środka. To już nasi bardziej, tak? Okej. Chodzi na to, że się udało. Here we are. Look familiar? No! No! You've got... Okej. No tam to wszystko trzeba będzie jeszcze odwiedzić, bo tam troszeczkę widziałem. Miejscami coś tam leżało. Także będzie do zbierania. A król Burgred niepocieszony. Change has come, Burgred. All that remains is a coronation. A witan with the Lords of Mercia. Burgred, my love! My lady, are you injured? Did they hurt you? No, no. I'm fine. Your king awaits. Your death will come, Danes. Your end was writ the moment you came for me. I have made damn sure of that. The zealots will know your name soon enough. No matter where you are or how far you travel, they will hunt you down. Enough of that, you squeaking sparrow. Let my brother be the lunatic of Tamworth. Zealot? What does he mean? Ignore him. Desperate pleas and prophecies, nothing more. Walk with me, Wolfkist. We have some time before the ceremony. Where to? Nowhere in particular. I only want to celebrate. Didn't think you were the type. You have drawn a dark conclusion about me, haven't you? That is all well and good. I've drawn some about you as well. Now you... Tutaj coś się dzieje. Dlaczego tak jest, jak jest? To jakaś jest bijatyka, nie wiadomo. Okej. A bo tu przyszli i nas napierają, w sensie... O kurde! You have drawn a dark conclusion about me, haven't you? That is all well and good. I've drawn some about you as well. Are you leading a land to slaughter? See what I mean? Dark. Too dark. Pytanie, dokąd on mnie prowadzi? You there! Get lost! On chce mnie ubić? Świnia? Sit down. I know I have been a cock, but you are a good fighter. I respect that. Let it be said that Ivar the Boneless considers Eivor a friend. Who calls you boneless? Some backrout I killed in Hibernia. Used his guts to shine my spear. Called me boneless because I move like a reed in the wind. Not because you're always too drunk to plow. Valhalla. That is where I am bound. I can smell the blood and taste the mead. I will sit beside the High One with my axe in hand. A fitting end for Regnason. You would think, eh? Me, Halfdan, we will be there. But Uba, no. I do not think we are chasing the same victory. Not anymore. What does Abba want? To grow old and fat on the
on the farm somewhere with little Ubers to chase him out. He wants an heir. It's a common dream. Not for a warrior. Not for Drengir like us. He was different before. But this place, England, it softened him. Jeszcze się okaże, że Ivar zleci mi, czy powiedzmy zasugeruje zabicie Uby. To by było dopiero. A zapytamy, jaki był. What was he like before? Like me. Ferocious. Wild. With respect, I don't think anyone is like you. If that is a compliment, I missed it. All I mean to say is, things were easier some time ago. If it bothers you so much, why not strike out on your own? Because he is my brother. I love him. And I will do what it takes to drag him back around to my way of thinking. We are warriors, all. And that is to the death. No, tutaj chyba generalnie te dialogi nie mają wpływu na fabułę. Takie mam wrażenie. Jednego mniej. Poległ w słusznej sprawie. To był dobry dzień. Outed myself again. I miss the crowning. Tutaj ktoś. He's worse off than I am. Tutaj się podleczymy. Coś tu się będzie działo według mnie. Dotrzyj do sali biesiadnej, tak? Tu mamy 170 metrów, tutaj mamy. Tutaj też mamy 170. Dobra, idziemy tam do góry. Ojej, tu widzę jeszcze kacyk męczy. Jeszcze kacyk męczy troszeczkę. Tak, a się okaże, że Ivar upił Eivor i sam się próbował, że tak powiem, a zobaczymy. Nie będę nic mówił, bo moje przewidywania często się nie sprawdzają, także zobaczymy. Tutaj. Jakiś lud miast i wsi. No i jesteśmy. Sala koronacyjna, czy tam sala biesiadna, tak? To chyba na jedno wychodzi w tym momencie. Niby się udało, tak? Where is my son? We sent word to Repton, but we've had no word, Lord. I suggest we carry on. You sought me out, old friend. And here I am, standing before the throne from which I reigned not long ago. You stand before us to accept this Witten's unanimous decision. That you are unfit to rule, and are hereby deposed. We demand the abdication of your kingdom and your crown to Thane Cheerwulf. Mercia has spoken, Lord. The crown. Is that you, old friend? Ah, yes, I see it now. Forgive me. The robes of righteousness sit so loosely upon your shoulders.
If the heavens mismark me as king, forgive its obscuring light. Amen. Now, where is my crown? Forgive my nerves. Here I am, an upright man who never once learned how to bend the knee. And yet, I shall try. Ah, how simple it is. How easy to kneel without fear and feeling. He's mocking you, man. I'd kill the fucker. Worry not, Dane. I shall resign this crown and this pagan-infested kingdom and the favors of these two-faced men. But I will do so on my terms. My demands are simple. Firstly, you must... You fool. Look around you. You have no leverage here. Plead for your life. For it is the only thing these men will grant you. Yes. Yes. Forgive me. I do not harm me. I beg of you. Please. I'll go anywhere. Here. I resign it. Here. Take this lord and his wife to Rome. He is hereby exiled. Never to return. The Witten recognizes King Cheerwulf of Mercia, second of his name. A just king, a merciful king. God save the king! It better be worth all this trouble. Mercian soldiers marching on Repton! Leofrith. Loyal to the ugly and the bastard. Gather what men you have and split them between the north and south gates. That should divide his forces. Cheobert is there. Eivor, you must save my son. You'll come through this, I promise. I will stay here with Cheowulf. Go. Dobra, będzie przeprawa, tak? Udaje się do Repton. Taki kawał? Zobaczymy, co mam tutaj. Teraz. Strzały, full zdrowie, wszystko, jestem się. A, dwa punkty umiejętności. Dwa punkty umiejętności. Co my tutaj? Droga wilka. Obrażenia przy zabójstwie. Trening odporności na ogień, tak? Z tej strony. Trening odporności na trucizny. Obrażenia od silnego ataku. A gdzieś była odporność na silny atak. Tylko kurczę, nie pamiętam, w którym to było miejscu. Droga niedźwiedzia. A tutaj to jest odporność na silne ataki, tak? Kurde. Ojojoj. Tak, nie wiadomo. A tutaj jak to następuje? Ach, to jest jakiś taki labirynt tutaj umiejętności, obrażenia od zdolności, droga kruka, co to jest? Aha, premie od wyposażenia kruka, tak? Obrażenia od lekkiego ataku. Ej, kurde. Dobra, weźmiemy tutaj. I palicho weźmiemy to, a co tam?
Odporność na ataki dystansowe będzie. Droga wilka. Tutaj coś jest zasłonięte. To się odsłoni po jakimś czasie. Dobra. Niech będzie tak. Pytanie, co to tu się dzieje? Tutaj ktoś sobie idzie, ale... Chyba to zrobię... Bo tutaj nic tam to nie daje, że ja sobie idę. Chyba to trzeba będzie zrobić na zasadzie szybkiej podróży, coś tak mi się zdaje. Coś tak mi się zdaje. Mamy umiejętność. Dobrze. Okej, taką mamy umiejętność. Chyba sobie zrobimy szybką podróż, nie będziemy... Gdzie tutaj? Do Repton. Tutaj się chyba te drobne bogactwa chyba się odnowiły, takie mam wrażenie. Dobra, szybka podróż, bardzo proszę. Będzie chyba szybciej niż gdybym miał iść przez całą okolicę. Bo to jest kawał drogi. Aha, właśnie. Zdobyliśmy Vlada Tester, tak? Jakiś rzymski artefakt. I te artefakty można oddać. Tutaj porada nam mówi, że możemy oddać kolekcjonerowi i dostaniemy za to fundusze. Fajna rzecz. Tak, kuźnia wiemy. Tak, dzbany z olejem wiemy. Przytrzymaj L1, aby wyprowadzić atak specjalny z lewej ręki. Właśnie, o tym... Oj, kurde. Dobra. Wiecie co? Ja wam powiem, że... Chyba zakończę tutaj ten odcinek, on będzie taki może ciut krótszy, ale oszczędzę takiego dzielenia akcji na raty i w następnym odcinku będziemy się zajmowali już przebijaniem się przez to całe tutaj oblężenie. Także zapraszam do śledzenia, do oglądania, a tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia, cześć!